Co najczęściej pojawia się na wielkanocnym stole? Oczywiście kochana przez Polaków biała kiełbasa. Bez kiełbachy nie ma świąt. Wkrótce Wielkanoc, więc sezon na wielkie żarcie. Marzy mi się świąteczny żur z białą kiełbasą. Wokół piękne krajobrazy Warmii i Mazur. Kuszą zapachy polskiej wsi. Dwumiesięczne prosiaki, inaczej nazywane mlecznymi, czyli takie, które dopiero zostały oderwane od cycka swojej matki. Są naprawdę prześliczne, ale też są przepyszne. Właśnie w tym wieku najlepsze na rożen do pieczenia w całości. Spotykam pana Józefa Malinowskiego, masaża, który od 15 roku życia zajmuje się robieniem wędlin. Chyba moje takie przeznaczenie, żebym to robił, bo bardzo to lubię. Nie? Cieszy mnie, jak coś wyprodukuje mi dobrego. Wszystko chciałbym, żeby było dobre, a ja cały czas jak najlepsze. Jego biała kiełbasa z grubo mielonym pieprzem jest wyjątkowa w smaku. Jak się okazuje, nie ma jednego przepisu na tradycyjną polską białą kiełbasę. Tu, gdzie jestem, robi się ją tak. 40% dajemy mięsa chudego, typu szynka czy łopatka. Do tego 50% pysznego tłuszczyku, to on jest nośnikiem smaku. W tym wypadku podgardle i boczek. No i koniecznie musi być jeszcze 10% mięsa wołowego. Lubię, jak w kiełbasie widać duże kawałki mięsa. Mam wtedy pewność, że zrobiono ją właśnie z niego. Chudą szynkę i łopatkę mielę więc na grubym sicie. Tłusty boczek lepiej zmienić na gładko. Używam drobnego sita. Kiełbasę trzeba przyprawić czosnkiem, majerankiem, mieloną gorczycą, pieprzem i solą. Procent wody spowoduje, że kiełbasa będzie miała odpowiednią konsystencję i nie będzie zbyt krucha. Po wymieszaniu nadziewamy jelito wieprzowe. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to jest pierwszy etap produkcji każdej kiełbasy. Teraz ta kiełbasa może trafić do wędzenia, może trafić do pieczenia, suszenia, może też pozostać surowa bądź sparzona. Wówczas będzie to ta tradycyjna polska biała kiełbasa. W tych spartańskich, ale jakże malowniczych i apetycznych warunkach pokażę wam, jak przygotować bardzo szybko i prosto białą kiełbasę duszoną w piwie. Gdy cebula się poddusi, trzeba to teraz doprawić. Rozpocznę od majeranku, kojarzy się ze świętami, świetnie pasuje do białej kiełbasy. Kilka ziaren jałowca, piwo, koniecznie pszeniczne, trochę musztardy, sól oraz pieprz. Wszystko powinno się dusić około 10, maksymalnie 15 minut, aż sos się zredukuje, stanie się gęsty, a kiełbasa będzie idealna w środku. Kiełbasę z powrotem wrzucam do sosu. W ten sposób całe mięso przejdzie sosem od środka. Czas spróbować. Pachnie niesamowicie. Fenomenalna biała kiełbasa. Bardzo fajne danie na wielkanocny obiad. Biała kiełbasa jest produktem o niepowtarzalnym smaku, którego stanowczo nie da się niczym zastąpić. Nie wyobrażam sobie też świąt wielkanocnych bez białej kiełbasy. Zaraz wam pokażę swoją wersję, białą kiełbasę pieczoną z warzywami w sosie chrzanowym. Zacznę od przygotowania warzyw. Marchewka doda słodyczy. Pietruszka trochę korzennego aromatu.
por dodatkowej ostrości. Brakuje mi jeszcze kilku składników. Szalotka i czosnek. Po upieczeniu będzie wyglądała prześlicznie. Lekko złotawa, okrągła cebulka. Polski czosnek jest dużo bardziej intensywny w smaku niż hiszpański czy przede wszystkim chiński. Ostatnio lubuję się w bardzo ostrych potrawach, dlatego do swojej białej kiełbasy dodam jeszcze jedną papryczkę peperoni i to z pestkami. Chrzan i papryka to zupełnie inne rodzaje ostrości. Chrzan pójdzie do nosa, powoduje łzawienie, natomiast papryka wypala język i podniebienie. Pokroję na mniejsze kawałki, co po niektóre warzywa. Ale żeby dodać im jeszcze większego aromatu, przesmażę je na suchej patelni. Niech się lekko przypalą. Dodam świeży majeranek, który jak dla mnie jest nieodłącznym kompanem białej kiełbasy. No i lubczyk, który kojarzy mi się z wiosną i ze świętami w domu. A dla panów lubczyk szczególnie polecam. Warzywa teraz niech się duszą na małym ogniu, a ja zajmę się chrzanem. Niestety łatwizna zawładnęła naszym życiem i wybieramy opcję pójść i kupić taki w słoiku. Dla mnie ten w słoiku jest trochę za lekki. Ja stanowczo wolę tą petardę, którą robiła moja babcia. Gdy chrzan już zamieni się w wiórki, czas dolać wrzątku. Wrzątek i ocet zatrzymają uwalnianie się olejków eterycznych, co spowoduje, że chrzan mimo dłuższego blenderowania będzie cały czas mega mocny. Ocet powoduje też, że chrzan stanie się bardzo kwaśny, dlatego potrzebuje cukier, by troszkę to złagodzić. Blenderuje około 3 minut. Część chrzanu wymieszam ze śmietaną i białym winem. Powstał mi właśnie sos, którym zaleję warzywa i kiełbasę. Ważne, żeby był płynny i dokładnie wszystko przykrył. Ta konsystencja jest za gęsta. Białą kiełbasę zawsze staram się kupować surową. Mogę wtedy zobaczyć, czy w środku jest sam tłuszcz, czy też są kawałki mięsa i odpowiednia ilość przypraw. Przed włożeniem do brytwanki jeszcze skręcam dokładnie, żeby podczas pieczenia nie zrobiła się jednym długim pętem. Troszkę jeszcze przemieszam, żeby ten sos dostał się dokładnie w każdą szczelinę. Piekarnik wcześniej nagrzałem do 200 stopni. Kiełbasę będę trzymał około 15 minut. Trochę świeżych ziół, żeby dodać koloru, lubczyk i majeranek, których użyłem do potrawy. Mam nadzieję, że tym daniem zachęcę Was do kombinowania z białą kiełbasą, a w domu przywrócę tradycję własnoręcznego ucierania chrzanu.
Żur czy barszcz biały to jedna z najpopularniejszych polskich zup i stanowczo kojarzy się ze świętami Wielkiej Nocy. Niepokoi mnie jednak fakt, że coraz częściej są przygotowywane bez gotowania. Takie żure czy barszcze instant powinny lądować co najwyżej w koszu na śmieci, nie w koszu na zakupy. Przygotowanie prawdziwej wielkanocnej zupy wcale nie jest skomplikowane. Jednak jeżeli nie macie czasu, bądź wam się po prostu nie chce przygotować samemu zakwasu, możecie udać się do sklepu i go kupić. Jak widać, żurów cała masa, dlatego zwróćcie uwagę na jego skład, który jest wypisany na etykiecie. Powinien być jak najbardziej naturalny. Woda, mąka, czosnek, ewentualnie przyprawy. No i koniecznie musi być krótka data ważności, wtedy na pewno jest to prawdziwy zakwas. Ja na święta domowy zakwas przygotowuję samodzielnie. A jest to całkiem proste. Do słoja wrzucam szklankę żytniej mąki, skórkę razowego chleba, dwa ząbki czosnku, kilka ziaren ziela angielskiego i liść laurowy. Miksturę zalewam 3/4 litra gorącej wody, a słoik odstawiam na kilka dni w ciepłe miejsce. Po 4 dniach można żur ważyć. Żur to stanowczo jedna z najstarszych i najsmaczniejszych polskich zup. Również jest to hit chyba każdego wielkanocnego stołu. Najważniejszy w żurku jest oczywiście zakwas. I tu w zależności od regionu robi go się z różnego rodzaju mąk, czy to owsianej, żytniej, bądź też razowej. W niektórych regionach żurku nie przygotowuje się na zakwasie, a pod koniec dodaje się wody z kiszenia ogórków czy kapusty. I też w zależności od tego, jaki jest region, różna może być tak zwana wkładka. Może być to wędzonka, boczek, biała kiełbasa, a gdzieniegdzie nawet śledzie. Jednym ze składników mojej wariacji na temat żuru jest pieczony czosnek. Poza tym boczek, do tego wędzone żebra, włoszczyzna, marchewka, por i pietruszka. Wszystko razem zagotuję. Żebra, boczek. Dla smaku konieczny będzie jeszcze liść laurowy, ziele angielskie, no i suszony grzyb. Potrzebna mi jeszcze woda i czosnek, który się piecze i można wstawiać. Powinien być miękki. Upieczony czosnek po pierwsze jest dużo, dużo słodszy, a po drugie pieczenie niweluje zapach, który dla niektórych jest nieapetyczny. Cały czosnek należy zamienić w lekką papkę i dodać do wywaru. Wywar powinien się gotować około 1,5 godziny. Tradycyjnie ziemniaki są pokrojone i pływają w żurze. Ja tutaj podam je troszeczkę inaczej, mianowicie jako puree obok żurku. Kocham ten zapach święta w pełnej krasie. Łatwiej mięso jest obierać, póki jeszcze jest bardzo gorące, wtedy łatwo odchodzi od kości. Jeszcze warzywa, żeby podczas chlupania były dodatkowe smaki, a także efekty kolorystyczne. Wcześniej przygotowałem już zakwas na mące żytniej. Dodaję maślankę do zimnego zakwasu. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że mi się zwarzy. Nie lubię nadużywać zasmażek, dlatego ten żur zagęszczę razowym pieczywem. Teraz reszta skarbów, które wyłowiłem z wywaru. No i oczywiście wywar. Całość muszę jeszcze doprawić solą i pieprzem. Uwielbiam, jak wszelakie zupy są mocno pieprzne. Trzeba tylko poczekać, aż się zagotuje, zmniejszyć ogień i pozostawić na jakieś 10 do 15 minut. Do ziemniaków dodam tylko masła, pieprzu oraz soli.
przygotuję jeszcze jajka sadzone, które podam razem z pire. Jajka usmażę na maśle. I posolę. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w żurku, niezależnie od regionu. Mianowicie majeranek. Najlepszy spośród polskich zup, niezastąpiony. No i oczywiście wielkanocny żur z konkretną wkładką. Do tego ziemniaki ubite z masłem i sadzone jajko. Taka jakubiakowa wariacja. Kolejnym daniem, bez którego ciężko sobie wyobrazić święta Wielkiej Nocy, jest oczywiście pasztet. Podczas pobytu we Francji nauczyłem się robić genialny, bardzo prosty i dosyć błyskawiczny pasztet z kurczaka z dodatkiem pistacji, odrobiny koniaku, różowego pieprzu. Rozpoczynam od zamarynowania kurczaka. Użyłem piersi oraz mięsa z łód. Same piersi byłyby za suche. Mięso z łód jest dużo bardziej soczyste i tłuste. Używam też skóry przylegającej do uda. Mięso zalewam dobrym francuskim koniakiem. Czas marynowania wykorzystam na przygotowanie choćby buraków, z których później zrobię ćwikłę. Po pieczeniu burak jest dużo słodszy i dużo bardziej aromatyczny. Zawijam folię, żeby wyciekło z nich jak najmniej soków. Buraki będę piekł około 40 minut do godziny w temperaturze 200 stopni. Pozostałe składniki pasztetu. Cebula szalotka. Użyję jej ze względu na jej walory smakowe, czyli tą słodycz i delikatność. Wiem, że pistacje, koniak, brzmi to wszystko bardzo drogo, ale znowu z drugiej strony święta wielkanocne są tylko raz w roku. Potrzebuję jeszcze trochę pokruszonego czerwonego pieprzu. Kurki z cytryny, ona doda fajnej goryczy. Kurczaka zmiksuję na gęstą masę. Trzeba go dosyć szybko zmielić, aby temperatura pozostała jak najniższa. Inaczej podczas gotowania pasztet by się rozwarstwiał. Śmietanę kwaśną 18. Ona spowoduje, że ten kurczak będzie jeszcze delikatniejszy. Nie dodaję żadnej bułki tartej ani jajek. Kurczak ma w sobie wystarczająco dużo kolagenu. Podczas gotowania idealnie połączy to w całość. Sok z cytryny. Oczywiście sól, sporo soli. Kurczak surowy ją wchłania jak gąbka. Do tego jeszcze trochę świeżo porwanego lubczyku. Pasztet uformuję w tak zwane cukiereczki. Staram się, aby nie było takich dziur powietrza, żeby pasztet był równy po ugotowaniu. Gotowego cukierka mocno ściskam, aby wyciągnąć całe powietrze spod folii. Paszteciki wkładam do kąpieli wodnej.
woda na dole zaczyna parować i w ten sposób ugotuję pasztet. Aby ten proces przyspieszyć, muszę czymś z zewnątrz to przykryć. Posłuży mi tutaj po prostu aluminiowa folia. Pasztet potrzebuje około 20 minut, więc w tym czasie zajmę się zrobieniem ćwikły. Trochę chrzanu. Octu, aby burak nie stracił koloru. Pewnie się ze mną zgodzicie, że ta ćwikła ze sklepu ma się nijak do tej domowej ze świeżo utartym chrzanem. Słodka, pikantna. Idealna. Jeden dodatek gotowy. Teraz jeszcze tylko drugi. Trochę żurawiny, chrzan i jeszcze do tego oliwa. Sprawdzę, czy pasztet jest już gotowy. Najprostsza metoda, po prostu za pomocą dotyku. Mięso ugotowane będzie bardzo sprężyste. Są idealne. Taki pasztet można oczywiście jeść i na ciepło, i na zimno. Pasztet drobiowy z pistacjami i do tego domowa ćwikła oraz domowa żurawina z chrzanem. Smacznego! Ha ha ha!